Jest możliwe, że Władimir Putin, wysyłając ponad 170 tysięcy żołnierzy na granicę z Ukrainą, wcale nie zamierzał jej ponownie najechać i chodziło tylko o pomachanie szabelką, by uzyskać jakieś polityczne ustępstwa od Zachodu. Ale co jeśli naprawdę chciał ruszyć na wojnę i jeśli tego dotąd nie zrobił, to co powstrzymało go? Jak to zwykle w takich wypadkach bywa, nigdy zapewne nie dowiemy się, jakie były i jeszcze są faktyczne intencje Kremla. Jedno jest pewne. Jeśli rosyjski prezydent po raz kolejny sprawdzał, czy świat gotów jest do przeciwstawienia się jego agresji, to amerykański prezydent nie tylko go nie zawiódł, ale jeszcze mocno go zaskoczył. Putin raczej nie oczekiwał tak skoordynowanej, ostrej i jednoznacznej reakcji na jego zapędy ze strony zachodnich przywódców. A już na pewno nie spodziewał się, że zręczna dyplomacja Bidena postawi Niemców w niewygodnej sytuacji, w której nie mogą się sprzeciwić groźbie Amerykanów, że w razie inwazji na Ukrainę gazociąg Nord Stream 2 nie dostanie zgody na uruchomienie. Jeśli biegnący po dnie Bałtyku Nord Stream 2 zostanie uruchomiony, to pompować będzie drogą okrążającą Ukrainę i Polskę około 15% potrzebnego Europie gazu. Taka pojemność to potencjalnie bardzo silne narzędzie politycznego nacisku i dlatego projekt ten to oczko w głowie Władimira Putina. Być może nawet, że jednym z elementów planu Kremla związanego z obecnym wojskowym okrążaniem Ukrainy od północnego wschodu aż po głębokie południe było ubicie targu, że jeśli Rosja zgodzi się nie zaatakować, to Nord Stream 2 będzie mógł bez przeszkód ruszyć. Jeśli tak było, to dyplomacja Bidena doprowadziła do sytuacji przeciwnej. Teraz bowiem pojawiło się ultimatum, że jeśli Rosja zaatakuje, to z Nord Stream 2 nici. I na dodatek Niemcy nie mogą sobie pozwolić na to, by od tej groźby odstąpić, a bardzo by chcieli. Biden wraz ze swoim świetnie znającym nasz region sekretarzem stanu Antony Blinkenem skorzystali z okazji, jaką dało nagłe nasilenie agresywnych ruchów Rosji, by wciągnąć europejskich sojuszników we wspólne i aktywne przeciwstawianie się Kremlowi. Jeszcze całkiem niedawno takie kraje jak Niemcy czy Francja były negatywnie nastawione do wszelkich ostrych odpowiedzi na rosyjskie zaczepki. Teraz wołają jednym głosem z Ameryką i Wielką Brytanią, że agresja Rosji spotka się z niezwykle kosztowną odpowiedzią. Odpowiedzią Zachodu oczywiście. Dziś Stany Zjednoczone mogą już bardziej skoncentrować się na swoim ulubionym przeciwniku, czyli Chinach, i trochę mniej martwić się o pokój w Europie, oddając to w ręce niechętnych dotąd sojuszników na kontynencie. Biden rozegrał znakomitą partię z Rosją, Niemcami i z całą Europą i tylko Polski w tym nie ma. Piąte największe państwo Unii i na dodatek graniczące z obszarem największego zagrożenia dla Europy nie zostało zaproszone do rozmowy o kluczowym znaczeniu dla naszego bezpieczeństwa, naszego polskiego. Zanim 6 lat temu Polska zaczęła się odwracać od swoich sojuszników w Unii Europejskiej, a co gorsza i w NATO, takie pominięcie naszego premiera byłoby po prostu nie do pomyślenia. Warszawa prowadzi przedziwną politykę bezpieczeństwa, sądząc, że nie ma co zabiegać o zwiększenie naszego znaczenia w sojuszach. Nasze władze uważają, że w związku z zagrożeniem ze strony Rosji, NATO samo z siebie przyśle dodatkowe oddziały do Polski. Mogą mieć rację, ale czy taka dodatkowa dywizja na naszym terytorium zmieni na lepsze naszą polityczną pozycję w świecie?